1 stycznia o godzinie 7:45 w szpitalu w Knurowie urodziła się Milenka. To pierwsze dziecko, jakie przyszło na świat w powiecie gliwickim w 2020 roku. Rodzice nie kryli emocji. No nie spodziewałam się tego na pewno, termin miałam na 6 dopiero. Zaczęło się już rano w Sylwestra, takie lekkie bóle już były. No ale kto by się spodziewał, że akurat pierwszego się urodzi nam. Waży 3090 gramów, mierzy 51 cm i nazywa się Milena. Świeżo upieczonych rodziców i ich córeczkę odwiedził wicestarosta powiatu gliwickiego z upominkami. Ja myślę, że ta niespodzianka to największa dla nas niespodzianka. Niespodziankę sprawili nam rodzice. Mamy pierwszą urodzoną na terenie powiatu gliwickiego, Milenkę. Bardzo przed chwilą serdecznie gratulowaliśmy rodzicom. Cieszymy się z tego faktu. Cieszymy się, że dzieci rodzą się w tym szpitalu, że matki chętnie korzystają z usług tego oddziału. Jest tutaj bardzo dobra opieka. Szpital w Knurowie jako miejsce urodzenia swoich potomków coraz chętniej wybierają mamy z całego regionu. W ubiegłym roku mieliśmy około 700 porodów. Nie jest to dużo, nie jest to mało, jest to wystarczająca ilość na to, żeby nasze pacjentki były dopieszczane. I to jest pierwsza rzecz, która nam tu gwarantuje przyjemny pobyt dla naszych mam i ich nowonarodzonych dzieci. Na młode mamy czeka tutaj doskonała opieka, zapewniają w placówce. Położne mają czas, żeby od początku do końca zajmować się pacjentkami na bloku porodowym, które mają swoją położną, mogą korzystać z prysznica, z piłek położniczych, z worków Sako. Mamy, dzięki powiatowi dostaliśmy w ubiegłym roku nowe łóżka porodowe, które umożliwiają przyjmowanie dogodnych dla mam pozycji wertykalnych do porodów. To jest baza, którą tworzymy dla naszych mam, żeby były zadowolone z pobytu w naszym szpitalu. Również 1 stycznia o godzinie 8:29 urodził się Wiktor. Przyszedł na świat w szpitalu w Pyskowicach. W ubiegłym roku urodziło się tutaj blisko 800 dzieci. Około 700 noworodków powitano zaś w 2019 roku w szpitalu w Knurowie. Adam Neumann, oficjalnie prezydentem Gliwic, jego zaprzysiężenie odbyło się w czwartek 9 stycznia. Obejmując urząd prezydenta miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg. No ja swój program oparłem na trzech takich modułach. Przede wszystkim wzmacnianie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości, dbanie o dobre wpływy do budżetu, co pozwoli realizować potrzeby mieszkańców Gliwic. Te potrzeby podstawowe, nazwałem to podnoszeniem komfortu życia w Gliwicach, i potrzeby wyższego rzędu, jak kultura, sport, rekreacja. Wśród osób, które osobiście pogratulowały nowemu prezydentowi Gliwic, był starosta gliwicki Waldemar Dąbek. My jesteśmy jak na siebie skazani, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy, i tu liczę na współpracę, bo bardzo dobrze mi się współpracowało z panem prezydentem Frankiewiczem, dzisiaj senatorem. Jestem zaszczycony, że w tej sesji mogę brać udział i nawiązywać te kontakty, i to jest ta nasza przyszłość. Tragedia Górnośląska to szereg działań o charakterze zbrodniczym wobec cywilnych mieszkańców Górnego Śląska w latach 1945-48. Ekumeniczną modlitwą pod pomnikiem gliwiczanom, ofiarą wojen i totalitaryzmów, w Parku Chopina rozpoczęły się obchody 75. rocznicy tych wydarzeń w Gliwicach. W tym symbolicznym miejscu spotkały się rodziny osób, których dotknęła tragedia, przedstawiciele śląskich organizacji mniejszości niemieckiej, a także starosta Waldemar Dąbek oraz przewodniczący Gliwickiej Rady Miasta Marek Przonak. Co roku tu przy tym pomniku w Gliwicach się spotykamy i co roku odkrywamy tą prawdę, co zdarzyło się 75 lat temu na tych ziemiach,
nie tylko na ziemi gliwickiej, ale na całym Śląsku. Zdaniem księdza Roberta Chudoby przekazywanie faktów o tych dramatycznych wydarzeniach jest sprawą bardzo istotną. Pamięć świadczy o naszej tożsamości. Zawsze to powtarzam, mnie zawsze zależało na przekazaniu tej pamięci młodszemu pokoleniu. Czy nam się to uda, no to jedynie od nas będzie zależało. Jedną z osób, która uczestniczyła w tegorocznych obchodach, był wnuk ofiary górnośląskiej tragedii, Krystian Kiełbasa. Staram się, będąc tu, w ten sposób dziękować wszystkim ludziom, złożyć hołd tym ludziom, ale podziękować też tym, którzy dzisiaj od pewnego czasu o tym bardzo głośno mówią. Nie tylko mówią, ale próbują dzisiaj przekazać tą wiedzę. Po uroczystości jej uczestnicy złożyli kwiaty na ulicy Rybnickiej 128, gdzie zastrzelonych zostało ponad 100 mężczyzn idących do pracy oraz na cmentarzu żołnierzy radzieckich, co było symbolem przebaczenia. Po złożeniu hołdu w Gliwickiej katedrze odprawiona została msza święta w intencji ofiar tragedii górnośląskiej. Po nabożeństwie w sali pobliskiego Centrum Edukacyjnego imieniem Jana Pawła II miała miejsce prelekcja poświęcona wydarzeniom ze stycznia 1945 roku. W Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie zrealizowano projekt Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz z niwelowaniem barier architektonicznych. Chodzi tu o to, że nasi uczniowie mają coraz lepsze warunki, nasi nauczyciele mają coraz lepsze warunki pracy i uczenia się. I mam nadzieję, że ta szkoła będzie doganiać nie tylko czołówkę szkół w naszym regionie, ale myślę też i na poziomie naszego województwa. W ramach projektu wyremontowano 3 pracownie do nauki zawodu oraz utworzono 1 zupełnie nową pracownię. Młodzież będzie mogła kształcić się w zawodzie elektryka, technika elektryka, bo mamy i elektryka, i technika elektryka tutaj na sprzęcie nowoczesnym. I 4. pracownia, która powstała, tak myślę, piękne nasze oczko w głowie, to jest pracownia, gdzie będą kształcić się uczniowie uczący się w zawodzie technik grafiki, poligrafii cyfrowej. Musimy też patrzeć na innowacyjne, nowe zawody, na nowy barometr zawodów, na nowe potrzeby rynku pracy i właśnie między innymi w tym kierunku się zmieniamy, żeby nasi absolwenci po skończeniu edukacji mogli znaleźć dobrą pracę. W efekcie realizacji projektu powstała również pochylnia oraz winda. To ogromne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Mamy uczniów na niepełnosprawnych, na wózkach i w końcu będą mogli korzystać z całego obiektu, bo do tej pory trzeba było organizować zajęcia na parterze, natomiast teraz mogą sami przemieszczać się i ze wszystkich sal korzystać. Wartość całego projektu to 1 800 000 zł, natomiast dofinansowanie ze środków zewnętrznych wynosi 1 300 000 zł. Ponad 1 100 000 zł to były roboty budowlane służące modernizacji 3 pracowni, przygotowaniu 1 nowej pracowni oraz budowie pochylni i windy. Natomiast 630 000 to jest wartość sprzętu i urządzeń, jakie zostały zakupione na wyposażenie tych pracowni. Jest to w zasadzie 15 realizowany bądź zrealizowany projekt w tej perspektywie unijnej 2014-2020 i 4 projekt inwestycyjny, który zrealizowaliśmy w tych jednostkach. Jesteśmy przed podpisaniem umowy na 5 projekt dla Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie to placówka oświatowa, dla której organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Gliwicach. W ostatnich latach podejmuje się wiele działań przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością oraz dzieci z rodzin zastępczych. Na tego typu zjawiska składa się wiele czynników, jednak coraz więcej placówek rozpoczyna przeciwko temu walkę, organizując różne projekty i akcje. Nie inaczej jest w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, gdzie kontynuowany jest projekt Wsparcie na Starcie, który rozpoczął się w 2018 roku i obejmuje 120 osób z terenu powiatu Gliwic. Projekt skierowany jest przede wszystkim do osób, którym można powiedzieć grozi wykluczenie społeczne, tak? Do osób niepełnosprawnych i osób z pieczy zastępczej, tak? Dzieci, które przebywają w rodzinach zastępczych.
Przeciwdziałania wykluczeniu mają na celu zwiększenie zakresu i form wsparcia dla grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego oraz włączanie ich do współdecydowania o potrzebnych formach i metodach pomocy. Projekt Wsparcie na starcie umożliwił Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach rozszerzenie oferty dla osób borykających się z problemami wykluczenia społecznego. Odbywały się tam różnego typu warsztaty, zajęcia, które pomogły w takim podnoszeniu kompetencji osób niepełnosprawnych i też działania takie podnoszące świadomość rodzin zastępczych, umiejętności, a także takie działania, które pomogły w lepszym funkcjonowaniu dzieci w tych rodzinach zastępczych. Tegoroczna edycja objęła swoim wsparciem 47 osób. Projekt w swoim założeniu składał się z trzech rodzajów warsztatów rozwoju zainteresowań. Warsztaty samoobrony, taneczne, jak i również artystyczno-plastyczne. W Starostwie Powiatowym w Gliwicach podsumowano kolejny rok działań. Cały czas na bieżąco realizujemy wsparcie dla osób właśnie niepełnosprawnych i dla osób przebywających w pieczy zastępczej. Realizujemy warsztaty, szkolenia i kursy dla tych osób. Projekt spotyka się ze sporym zainteresowaniem i cieszy dobrą opinią. No, większość opinii to była zdecydowanie pozytywna. Myślę, że najbardziej chyba cieszyły się największym zainteresowaniem i taką dobrą opinią te spotkania wyjazdowe, które to były spotkania weekendowe, odbywały się tam warsztaty i myślę, że to następowała też taka duża integracja tych osób. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej realizowany jest do 2020 roku. W latach 2018-19 wydano już ponad 890 tysięcy złotych ze środków pochodzących z dotacji. Gmina Sośnicowice gościła laureatów konkursu Po Naszymu, czyli Po Śląsku. Wszystko odbyło się podczas imprezy pod nazwą Wilio Czelotki. Sam konkurs Po Naszymu, czyli Po Śląsku organizowany jest od 1993 roku i wciąż wyłania nowe, utalentowane osobowości, perfekcyjnie posługujące się gwarą śląską. Te spotkanie jest co roku organizowane u jakiegoś Ślązoka roku. Latoś trafiło, że te spotkanie robię ja tu u nas w Sośnicowicach, w moim miasteczku, kaj tu mieszkam. Jeżek z tego bardzo rada, bo to człowiek jednak się rychtuje całki rok do tego spotkania. Podczas spotkania goszczono mieszkańców całego Śląska, między innymi opolskiego, czy też tych spod czeskiej granicy. To właśnie oni co roku startują w konkursie. Startują tam Ślązoki z całego Śląska, żeby powiedzieć monolog 5-6-minutowy. To, co to chcą powiedzieć, bo i jury wybiera potem do półfinału 15 osób, potem 3 do finału i potem ta trójka walczy o tytuł Ślązoka Roku. Tytuł Ślązoczki Roku to ogromne wyróżnienie i zaszczyt. My tu mieszkamy w tych Sośnicowicach, rozmawiamy gwarą i czystą polszczyzną, w zależności od sytuacji, ale zawsze mówię, że kto nie zna gwary, ten jest kulawy na Śląsku. No bo sobie pani wyobraża, że przychodzi do urzędu jakiś starszy człowiek, mówi: ty, słuchaj, ja bym chciał to i to zobaczyć. A urzędnik patrzy i nie wie, o co mu chodzi. Więc potrzebna jest ta gwara, my to kultywujemy. W trwającym już prawie 30 lat konkursie może wziąć udział każdy, kto nie boi się mówić po śląsku. Żeby wziąć udział w konkursie, po prostu każdy musi przygotować sobie swoją gotkę w takim języku, w jakim u niego się mówi. Na Śląsku go domy gwarą, ale ta gwara nie jest jednakowo. Inaczej go dają ci, co są spod Cieszyna, inaczej ci, co są spod Opolo, a inaczej jak ja przyjechałam z Piekor, to u nas się też inaczej goto. Rzadko się zdarza, aby zupełnie przypadkowa grupa ludzi, których często dzielą setki kilometrów, potrafiła się odnaleźć i zjednoczyć dzięki imprezie. Ta impreza pokazuje to, że jest to wspaniała grupa, ale to, co podkreślałem dzisiaj też w przemówieniu, no dzisiaj są te imprezy bardzo istotne z tego względu, że łączą ludzi niezależnie od koloru skóry, od wyznania. Taka jest ta wiara śląska dla nas najważniejsza, bo też się czuję takim Ślązakiem. Dla nas najważniejszy jest drugi człowiek, żeby do tego drugiego człowieka coś fajnego, dobrego zrobić. I to jest ta idea podstawowa.
Wilijat Lotki w Sośnicowicach to wiele radości i wspomnień połączonych z prezentacją wyłonionych na przełomie lat laureatów. Patronat nad wydarzeniem objęli starosta gliwicki i burmistrz Sośnicowic.